Wy wiecie, jak mi dogodzić. Wy wiecie, że liczba 7 to moja ulubiona liczba. A trzecie urodziny kanału to nie byle co. Dlatego mamy nawet na sobą odpowiednie napisy. Zapraszam na opening waszych paczek na trzecie urodziny kanału WTF Klotz. Witam was, moje fany! Ależ ta kupa jest ogromna! That's what she said! Już nawet góry tu nie widać, tu u góry są jeszcze paczki, które są ledwo, tej nawet chyba nie widać w ogóle w kadrze, moi drodzy! Trzecie urodziny kanału, dni w kaszę dmuchał, chciałoby się rzec! Nie myślałem, jak rozpocząłem ten kanał, że w ogóle tu będzie kontentu na 3 lata, a tu proszę! No i Rafał na moje bazowe urodziny wysłał mi takie, więc jakby zawiesiłem teraz, nie czekam do urodzin szóstych, już będą, jest tam do 6 urodziny na bazowym kanale, a otwieramy tutaj paczki, moi drodzy, nie traćmy może czasu, może zajrzyjmy, otwórzmy i sprawdźmy, co mamy tutaj w środku w tych pakach. Jak zwykle widzimy się w kuchni, jak zwykle Bartosz z Klocków tutaj nie zawiódł. O, Bartosz jest z Krakowa, nawet nie wiedziałem, jak on ma blisko. On mnie tu nigdy nie zawodzi, zawsze paczki przychodzą, sam czasem nawet przychodzi do mojego sklepu, tylko że w moim sklepie handluję zwykłymi klockami Lego, a nie alternatywami, chociaż kto wie, może kiedyś, nie wiem, na pewno, natomiast może kto wie, czy tak się kiedyś nie stanie. Moi drodzy, w bojej ścisłości paczuszki otwieram w kolejności od najmniejszej do największej i chodzi mi tu o gabaryt tych paczek dosłownie, no to wiadomo, ta największa, ta może nie jest najmniejsza, ale gdzieś tam koperta jest napasowana na górę, żeby mi to się nie wywaliło. Moi drodzy, co w środeczku tej koperty znajdziemy kolejne koperty. A co będzie w nich? Na pewno szeleszczą mi tutaj kocuchy. Pytanie, czy coś moje psiaki znów dostaną? One dostają, kurde, cwaniaki co każde urodziny chyba coś, więc liczę, że może dzisiaj też się coś trafi. Bartosz z Klocków dał mi swoje autografy. Oczywiście pamiętajcie bardzo ważną rzecz, że wszystko, co tutaj dostałem, praktycznie dostanie swoje osobne recenzje, gdzie też będę oczywiście wspominał od kogo i wiecie, i tak dalej to dostałem. Jest również list pisany bardzo fajnie z moim tłem, pisany komputerowo, który brzmi: witaj WTF Klocu, z okazji trzecich urodzin kanału chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego, aby twój kanał się rozwijał i abyś za rok miał dwa razy tyle subskrypcji. Wszystko w waszych rękach, moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Jeżeli tego kanału jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie, zróbcie mi taki prezent na te urodziny. Widzicie, niektórzy przysłali paczki, no to wy chociaż tą subskrypcję kliknąć możecie, prawda? I w dzwonek. Pamiętajcie, żeby wam się filmy wyświetlały. Do it. W tym uroczystym dniu postanowiłem dać ci nieduży, ale całkiem ciekawy zestawik z firmy S-Toys. Nie miałem jeszcze, więc zaraz zobaczymy i parę naklejek mojego kanału. Mam nadzieję, że prezenty ci się spodobają. Pozdrawiam, Bartosz z Klocków. No i jest paczka obudowana w kolejnej kofercie. No i już patrzymy, co tam w środeczku jest. Jest, moi drodzy, nic więcej już nie ma. Nic więcej już nie ma. No zaiste. SL Toys! SL Toys i Pokémon, no to SL Toys to ja znam! Jest tutaj Eevee! Z Eevee na pewno ucieszyłby się brodaty geek, ponieważ to jego sunia posiada właśnie imię Eevee. Chociaż jest troszkę inna, ale też to jest brązowa jakby, nie? Więc tutaj w porzo. No, mam nadzieję, że w ogóle to będzie ładnie gdzieś widać na tym kadrze, bo tak z daleka się widzimy, ale chciałem, by te paczki było widać dobrze. Jest więc pierwsza, Bartku, ja się bardzo dziękuję. A my cóż, otwieramy dalej, bo przecież kurczę, jest tego tutaj jeszcze pełno. I chyba faktycznie przesunę tą kamerę, żeby było bliżej, co? No i chyba jest teraz już troszkę lepiej. Kolejna tajemnicza paczka. Na zewnątrz nie widzę, żeby był napis od kogo. To troszkę tak barbarzyńsko wjechałem tu nożyczkami. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodziłem. I mamy tutaj, moi drodzy, całkiem na bogato. I widzę, że ktoś mnie zna. Ostatnio bowiem polubiłem pewną firmę i coraz bardziej ją lubię i ktoś postanowił zrobić mi dzień. Ale najpierw wygrzebmy, spójrzcie, tutaj nawet ktoś zadbał, jest kartą po chińsku w środku. Jest nawet kartą po chińsku w środku. Dbałość o szczegóły, moi drodzy, to jest to, co ja cenię. Jest i list, postaram się go tak rozciąć, by go nie przeciąć tutaj absolutnie i bym go właśnie teraz przeczytał. Pamiętajcie zawsze, gdy wysyłacie mi jakieś paczki, by te listy pisać. Oczywiście przyciąłem go chyba trochę, czy nie? Nie, minimalnie. O nie, przyciąłem troszkę.
Cześć, z okazji trzecich urodzin kanału przysyłam Ci paczkę i w paczce znajdziesz trzy zestawy symbolizujące trzecie urodziny kanału WTF Klotz. Wszystkiego najlepszego. Nie mam kanału, jestem fanem i mój nick na YouTube to Niebieska Planeta. Prawdopodobnie odezwę się pod filmem. Super, ja oczywiście taki komentarz podserduszkuję od każdego, kto wysłał mi paczkę. Mam nadzieję, że klocki Ci się spodobają i życzę Ci miłego dnia. Jakże miłe życzenia. Niebieska Planeta się podpisał i jeszcze takie konfetki tutaj narysował. Ręcznie pisany list, takie oczywiście również mocno doceniam, bo musieli się tu własnoręcznie, kurczę, właśnie do mnie napisać coś, to to jest zawsze też miły akcent. Oczywiście list idzie na bok, śmieci idą na ziemię. A co dostałem od Niebieskiej Planety? Jak wiecie, niebieski to mój ulubiony kolor, a ja teraz bardziej lubię też klocki i placki. Jestem ciekaw, bo tu całkiem ciekawy jest ten maluch, bardziej z tej strony widać. Ostatnio tak jakby polubiłeś się z klockami, to nie ma co. Wydaje mi się, że to jest ta wersja pepkowa, do której nie do końca jestem przekonany, ale może właśnie ten zestaw mnie przekona. Ten, nie tylko ten, bo mamy jeszcze tutaj wyścigóweczkę i mamy tutaj jeszcze taki oto wóz strażacki. Wszystkie trzy zestawy oczywiście dostaną swoje osobne recenzje, chociaż ja tych klocków jeszcze trochę tam na strychu mam. No ale wiecie, wszystko w swoim czasie recenzję dostanie. Jestem ciekaw, bo jeżeli są te pepkowe wersje, to naprawdę, czy one, bo wiecie, kiedyś pepkowa wersja blotków wypadała znacznie słabiej w stosunku do tej normalnej, w sensie sprzedawałem w regularnej sprzedaży, więc zobaczymy, czy coś się tam pozmieniało, czy nie, bo normalne się mocno pozmieniały na lepsze. Urodzinowa paczka, Szymon Mętlewicz jest i tutaj wszystko z dwóch stron opisane, super, nie ma wątpliwości, już to czy to można ładnie rozerwać, tak popisowo rozerwać, kurczę, trzecie urodziny, zróbmy tu jakiś show, uwaga, show! Koniec show. Teraz, moi drodzy, damy paczuszkę, okej, okay. Klocek 24, kurczę, mamy tu normalnie profesjonalne opakowanie. Klocek 24. Apteka on... LEG 2! Ale ja mam mózg zmigrowany już, moi drodzy. Zobaczyłem napis LEG 24 i oczywiście mózg się zinterpretował, że to klocek 24. A pod spodem patrzę, co? Apteka? Co? No jeszcze nie znam, żeby łykanie klocka nam pomagało, ale wiecie. Tak to jest, jak się od rana zaczyna siedzieć w klockach. Jeden bazowy kanał, gdzie się buduje, drugi kanał, kurczę, z WTF-em, a poza tym firma, czyli kurde. I od rana do wieczora w ogóle jem klocki. Ja żyję tak, że jakby ktoś mi na obiad podłożył spaghetti z klockami, to mi się nie kapnął i kurczę to zjadł. Jeszcze zapytał, czy można dokładkę. Tak wygląda dzisiaj moje życie, moi drodzy, więc nie dziwcie się, że mam tak zwichrowany już tutaj mózg. List bardzo ładnie ustawiony u góry, także nie będę miał problemu, że coś tutaj nie będę wiedział. Witaj drogi klockozaurze. Oj, sorry, WTF klocku. Cieszę się, że sam się poprawiłeś. Życzę Twojemu kanałowi wszystkiego najlepszego. Mam na imię Kamil i oglądam Cię od jakichś 2 lat. Czyli prawie od początku, można by rzec. 2/3 czasu. Gdyby nie wtedy Legozaur City, klockozaura, nie odkryłbym WTF kloca i bym nie wiedział o tym kanale. W pasce znajdziesz jeden list, którym teraz czytasz. 2. Zestaw Lele Fortnite, przetrzymywany przez kilka miesięcy w chronionym samolocie. Sorry, że bez pudełka instrukcji, ale nie mogłem ich znaleźć. No bez instrukcji to będzie troszkę faktycznie problem, ale wiecie, Chińczyki nie do takich rzeczy nas tutaj, kurczę, przyzwyczaiły. Często te paczki dotrzymujemy bez i chyba to zgaduję, że czekaj, wybacz, że to będzie chyba ten, tak? To chyba będzie ten zestawik, oczywiście on swoją recenzję gdzieś tam, myślę, dostanie. Natomiast faktycznie rozleciał się jeszcze trochę w locie, no cóż zrobić. Worek z zestawem klocków, nie wiem jakiej firmy, ale klocków typu wróżki lub bobra, ale tym razem to nie jest minionek. Co? O, bobra. Dobra, jest cały worek. O Jezu, najgorsze klocki wszechświata! A nie! Nie, dobra, to ty miałeś na myśli, że u mnie była wróżka albo bober, czyli doktor Star! Jezu, jak ja tych klocków już nie chcę. To źle brzmi, nie? Bo jakby cieszę się z prezentu, ale to ja po prostu te klocki zabijają, moi drodzy, te klocki zabijają. Klona ze Star Wars oczywiście podróbkę i faktycznie jest tutaj figurka do zasiedlenia miasta. Tego 50 groszy, tak, było 50 groszy też w tym woreczku. Mam nadzieję, że paczka Ci się spodoba.
Pozdrawiam Kamil, znany jako Kamilos. Kamilosie, dziękuję ci bardzo za to, że chcesz mi zniszczyć życie tymi klockami. Jezu, one już tu wszędzie latają, ja już mam ich dość. Już tu wszędzie latają, zaraz przyjdzie pies, zacznie to jeść. Może tyle będzie najwięcej pożytku z tego wszystkiego. Paczka się przyda do mojej firmy, przystań klocków.pl. Jako recyklingowa paczka. Czemu stąd dalej wylatują klocki? Nie wylatujcie klocki stąd. Oczywiście to zbudujemy, Kamilu. Nie martw się, to doceniam swój odcinek. I pewnie znowu jakiś tytuł typu najgorsze klocki wszechświata. Ojej, będzie tu instrukcja wszędzie fajnie czytelna. A minionek będzie wyglądał tak finalnie. Jeju, jeju, jeju. No i na co komu te mini klocki? Powiedzcie mi. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Nie wiem, ale ja wiem natomiast, że cały czas jeszcze cztery paczki przede mną, więc całkiem, moi drodzy. Patrzymy, jest tutaj paczka od Wojtka. Całkiem spora paczka od Wojtka. Pamiętajcie, idziemy coraz wyżej, jedynie z wielkością paczek, ale i z tym kanałem, tak? Mam nadzieję, że kanał wam się podoba z roku na rok coraz bardziej. Oczywiście napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym myślicie. Czy kanał się pnie, czy życzycie mi dalszego rozwoju, czy może wręcz przeciwnie, zwoju. Może wam się skupić według was tylko na Lego. Wątpię, żeby ktoś mi tak napisał. Bo nie zapominajcie, że jesteście największym kanale w Polsce o klockach alternatywnych. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Nie ma chyba. Chyba, że jest, a się mylę. Wiecie, nie chodzi mi, że ktoś na przykład prowadzi tylko Kobi, nie? Chodzi mi o to, że po prostu prowadzi o wszystkich możliwych firmach. Dużo tu jest, moi drodzy. Czekajcie, co to powyciągam, bo tam pewnie jest gdzieś list. A jest list, a nie chcę psuć, prawda, pewnej kolejności, która tutaj pewnie będzie. Jakaś, widzę list pisany ręcznie. Witaj WTF Klocu, mam na imię Wojtek i z okazji urodzin twojego kanału przesyłam ci paczkę, w której znajdziesz 3 paczuszki WTF-ów. Figurkę, list, 2 paczuszki, niespodzianki. Mam nadzieję, że paczka się spodoba. Pozdrawiam, Wojtek ksywa Wertek? Wojtek ksywa Wertek, jeżeli dobrze czytam, jeżeli przeczytałem źle. Napisz mi w komentarzu, oczywiście poserduszkujecie i przeproszę za niedoczytanie. Oczywiście Lele My World to jest jedna z pierwszych paczek, która nam tutaj wpadła. Super. One były całkiem niezłe, więc why not? Dostaną oczywiście swoją recenzję. Dalej, no to jest coś. Wow. To jest coś, generalnie raczej Ninjago. Chociaż tak, nie no, jest Ninjago. Coś takiego, trochę jak ci cybernetyczni, oczywiście tutaj mamy wskazanie. Natomiast fajna, ciekawa paczuszka. Są też te niespodzianki, o których wspominałeś. Czekajcie, bo tu jest tego znacznie więcej. To nie jest wszystko, jest więcej, ale nie Lele My World, a całkiem nowej firmy. Załogało! Nie wiem, co za firma, ale kolejny Minecraft, super, ekstra. I to nie jest chyba koniec Minecraftów, czekajcie, jeszcze Jezu, takie małe paczuszki tutaj są. Co tam będzie? Słodycze? W ogóle słodyczy jeszcze nie mam, tu jestem w szoku. Będą lody ekipy, to spokojnie, cała paczka lodów ekipy. Nie wiem, czy to rozsądne trzymać lody ekipy, nie w lodówce przed tym filmem. Mam nadzieję, że tutaj się nie stanie. Jeju, co ty tam zapakowałeś tak mocno? Kurde. Czy to nie powinno stać swojego osobnego odcinka? W ogóle takie paczki niespodzianki, takie bomby niespodzianki. Co tam może być? No jest coś twardego. Kurde, bardzo to twardo zapakowałeś. I jest coś. I jest to z Pinjitsu. Podróbkowe, oczywiście. A w drugiej co będzie? Kurde, łapę tu porozwalam. Oby nie. To poszło już łatwiej. I tu jest kontynuacja z Pinjitsu. Takie oto ringi. Takie oczywiście mniejsze rzeczy w swojej recenzji dostawać nie będą. No bo też prawda. Nie chcemy zapychać nie wiadomo jak tego kanału, jakimś takim, wiecie, kontentem mniej ważnym, tym bardziej nawet nie wiem co za firma i tak dalej. Ale zostawę oczywiście od ciebie te 3 piękne recenzje dostaną. Dziękuję ci więc bardzo, Wojtku. A my mamy już kolejną paczkę i wątpię, żeby tu było S-Pokej. W sensie, no coś takiego, w sensie, no zaraz zobaczymy co tu jest. Kurde, gdzie to się otwiera? Gdzie to się otwiera? Otwierasz WTF-icja. Otwierać, WTF-icja z tej strony, otwierać, czy są tam jakieś podróby? A tu boom, Lego, kurde, to byłby szok, bo wiecie, na moim bazowym kanale często dostaję podróbki na urodziny i spokojnie, jakby w porze 100%, ale faktycznie to byłby niezły prank, jakby tutaj, jakby na urodziny tego kanału ktoś mi Lego wysłał.
bo że tam dostaje tak, no to jest, mówię, przyzwyczajona norma, już spokojnie. Ale takiego szoku odwrotnego jeszcze nie miałem. Zobaczymy, może dziś, może trzecie urodziny kanału WTF Kloc będą właśnie tymże dniem, kiedy WTF Kloc przeżyje szok. Come on, paczko, come on. No. No tak fajnie się otwarło, tak, laptop. Teraz mam takiego jakby laptopa z kartonu. Super. Moi drodzy, jest paczucha, jest kolejny list i jest kolejny napisany od Kacpra odręcznie. List, nie ma kanału, już to widzę. Witaj WTF Kloczu z okazji trzecich urodzin twojego kanału. Życzę ci zdrowia, szczęścia i jak największej ilości subskrybentów. Życzę ci również coraz to lepszego kontentu i wszystkiego dobrego. W paczce wysyłam ci kilka podróbek. Myślę, że ci się spodobają. Myślę, że mi się spodobają. Już mi się podobają, powiem ci szczerze. Zresztą tego, co mnie zdziwiło najbardziej. Jajo z nadmorza! Jajo z nadmorza! Co dziwne, czy to jest... Nie, to nie jest ale to jest jakiś pack. Jajo z nadmorza, moi drodzy. Nie pachnie morzem, pachnie chińskim plastikiem, ale wow, myślałem, że to jakaś dziwna zabawka niż klocki będą. A tu proszę, klocki jak najbardziej, kloc 100% chciałoby się rzec. Dalej, no właśnie, moi drodzy, zachwalam, no i proszę, dostałem jeszcze więcej blotków, ale jest to inny zestaw niż dostałem tam, kurczę, ale tu niedługo będzie nawał tych blotków wszystkich. No i dostałem też przede wszystkim od ciebie, proszę ciebie, Fire Squad. Kurczę, ja chyba z bazowego kanału jeszcze z urodzin mam jeszcze 2 czy 3 takie paczki, więc jak najbardziej to kurczę jakąś połączoną recenzję. Nie koniec blocków, bo mamy jeszcze blocki i to już na pewno są blocki, proszę ja was, pepkowe. Więc będzie to porównanie tychże. Taki oto wozik, betoniareczka jeżdżąca. Największa paczka póki co dzisiaj, ale nie zapominajmy, że proszę rozkręcamy. No i moi drodzy, jeszcze Zimo wlatuje, ale nie Baron Zimo z Ameryki Kapitana, tylko Zimo podróbka. Fajnie, bardzo dużo dzisiaj nowych firm tutaj leci, bardzo dużo nowych firm dostanie swoją recenzję. I lot ekipy, moi drodzy, czego się spodziewaliście? Tak się bawi ekipa. Noc tańczy ze mną cały skład. Aha. A czy jak tam leci ta piosenka, moi drodzy? Rafał aka kreatywny mi tą paczkę wysłał. A wiem to, bo powiem to. Nie muszę patrzeć nawet na etykiety, moi drodzy. Co mi wysłał Rafał? Rafał już widzę. Wow, co tutaj się dzieje, moi drodzy? Wysłał mi folię, żebym do swojej firmy przystań klocków nie musiał folii kupować, a miał recyklingową. O, super, oszczędność mocno. Więcej folii i tyle mi wystarczy, moi drodzy. Szczęścia, nie żartuję, oczywiście paczka w ogóle jest ciężka. Gdybym miał oceniać ciężkość, to ta byłaby na samym dnie. Ale jeżeli chodzi o wielkość, no to jest jak jest. Gdzie jest list od Rafała? Gdzie jest list od Rafała? Czy jest tu list od Rafała? Nie widzę listu. Rafał! Ze złej strony otwieram. List jest chyba. Jest? Nie. To paragon! To paragon! Dobra, nie widzę listu od Rafała, trudno, więc moi drodzy, otwieramy w ten sposób. Proszę ja was! Wow! Tego jeszcze tu nie grano. Duplosy podróbkowe! To może być dobre wbrew pozorom, w sensie... W sensie chodzi mi o w ogóle po prostu duplo podróbkowe, że tego nie ma na kanale. Bob Budowniczy. Nie oglądałem tej bajki, nigdy nie byłem fanem, ale może jeszcze będę. Oprócz tego, co tu mamy, moi drodzy, mamy lekko ściorany katalog blocków. Super. Tak jak mówię, ostatnio lubię. Może jest to jakieś 200 w środku. Nie ma 200 w środku. Trudno. Bez 200 będę musiał żyć. Proszę ja ciebie, coś Great Friend, mieliśmy już te klocki, ale bardzo chętnie jeszcze przetestuję. Tym bardziej, że mam tutaj takiego oto dinozaura, no w porządku. I ja myślę, że tutaj Rafał trafił do raju po prostu, w sensie jeżeli nie takiego dosłownego, Rafał żyje i ma się dobrze. Ale chodzi mi o to, że trafił do raju, jeżeli chodzi o podróbki, bo patrzcie co mi też dorzucił. Dorzucił mi pocztówkę z Helu, tak jest, Rafał był nad morzem. Widziałem na Instagramie, no sobie relacjonował, są tam też wysłał mi życzenia, super. Wszystko, nawet swój adres pięknie mi tu wpisał. Okej, fajnie, super, pocztóweczka z morza, sam niedługo będę, przekonam się, zobaczę. Sami Kobi, pingwiny z Madagaskaru, super zestaw, bo Kobi jakbyś lubię, Rafale, ale non stop kupuję go za mało i ty powodujesz, że mam tych Kobi więcej. Dodatkowo tu są jedna figurka chyba w środku, tak, jedna figurka w środku, ale całkiem ciekawe działo. Czy miasto WTF może gardzić działem? Nie, to jest moja odpowiedź.
Kizile jakieś, kizile. Nie wiem, czy nie miałem tych klocków, ale choć... Nie, są, bo są tamte małe. Ale zestaw największy, jaki miałem w historii dotychczas. Kizile, czyli coś farmicznego. Farmville, czy tam inne farmy. Super. No zobaczymy, jak będę miał jakieś większe zestawy, podróbek. Dalej, coś co widzę pierwszy raz na oczy i wygląda po prostu źle. Block Tech. Coś takiego. Block Tech, no tak średnio bym powiedział to wygląda. Ale wiecie, nieraz słabe firmy były dobre, ale nie, to nie ma prawa być dobrego. Dobrze, bo ostatnio coraz więcej dobrych film, a my się tu mamy śmiać na tym kanale. Hot Wheels, w końcu jest coś nieklockowego stricte. Proszę bardzo, Hot Wheels, on dziś może też mignie. Dalej jeszcze Howhand, miałem tą firmę gdzieś, miałem, no ona właśnie mi się podobała. Coś takiego. Też oczywiście to wszystko dostać swoją recenzję, bo to nie wszystko, bo mamy tutaj deser. Spójrzcie, największa paczka dotychczas, wątpię, że to się przebije, całkiem nowa firma, czyli Shivang? Shivang i Froze, nawet nie Frozen, tylko Froze. Froze, Freeze. Freeze, policja, Freeze, stój, to jest zła firma, Freeze, nie ruszaj się. Nie no, spoko, nie, jakby duży zestaw, chociaż mam wrażenie, że ta paczka jest zdecydowanie wsadzona gabarytowo. Ale zobaczymy, obczajmy, a nuż Freeze Shivang będzie mesjaszem klocków. Wątpię. Ale wiecie, nigdy nie wiesz, nigdy nie mów, nigdy ta. I tutaj spójrzcie, jak pięknie opisana paka, WTF Kloc, ostatnia, finalna paka, kurde, już tutaj tego tyle jest. No, no, na sporo mam, moi drodzy, teraz recenzji. Mają rozmach. Na sporo, teraz fajnie, miłe wsparcie mojego kanału, WTF Kloc, czyli ta paczucha. Sklejona taśmą MacGyverówką, czyli nie wiem, co tam się kryje, to może być coś, co chciało sam pod uciec. Może radioaktywne Chińczyki, które kurde ożyły i powiedziały, znaczy powiedziały, no nie musiały nic mówić i zaczęły tutaj, wiecie, to paczką wyskakiwać, nie? A jeszcze nie wiem kto, zaraz zobaczę w liście, a jak nie to przeczytam na paczce. Zakleił je MacGyverówką, by nie uciekły i zaraz one uciekną i dobrze, że moje wszystko ma aktualnie na spacerze. Nie, nie same, z narzeczoną. Więc jakby, no i jest tutaj trochę tego, jeżeli chodzi o zawartość. Także psy przynajmniej przeżyją. Jest list, spójrzcie, jak pięknie zapakowany. Kurczę, czuję się jak jakiś książę. Książę chińskich podróbek. No na pewno, książę chińskich podróbek, piękny list. Uj, jaki długi. Witaj WTF Klocu. O, Adam napisał. To znowu ja, Adam, 13-letni fanatyk klocków konstruktywnych. Jak ładnie to napisałeś. Na trzecie urodziny kanału... A nie, przepraszam, na piąte, dobra. Czytaj tak jak pisze klocko, zabranie. Na piąte urodziny kanału bazowego wysłałem ci kilka fantów. Fanartów, koni, możliwe słowa zapewne. Mnie nie kojarzysz, bo wtedy pisałem do Klockozaura. No ja cię nie kojarzę, bo Klockozaur to inny kanał. A tak serio, no to w sensie coś mi świta, ale wiecie, no pół roku minęło i tak dalej. Ale dosyć już o mnie. Z okazji twoich trzecich urodzin kanału WTF życzę ci dużo cierpliwości do chińskiego badziewia, dużo pieniędzy na klocuszki różnego typu, dużo zdrowia, po prostu XD. Oraz żeby na kanale pojawiło się więcej Kobi, Kuman oraz Enlightin. Nie wiem, co są Kuman. Może trzeba, żeby się pojawiły. Czyli moim zdaniem najlepszy klocków poza Lego. Oczywiście w tej paczuszce znajdziesz kilka prezentów. Jeden drobny klocek, blocek, dwa, czyżby to był... Dobra, czekajcie, a czy to jest opisane? Jest opisane. Paczka 5, niewielki badziew, zobaczmy, pięknie, naprawdę. W ogóle doceniam takie paczka, bo muszę to w ogóle też pokazać. Spójrzcie jak pięknie, w środku wykonfetowane. Naprawdę, tutaj kurczę jest, te paczuszki są obok. Nie, naprawdę, staranność. Pierwsza klasa, kurczę, pierwsza klasa staranności. Ja zawsze doceniam to, że jeżeli ktoś miał w praktyce tyle roboty, włożyć tą paczkę. Wiecie, to jest takie prywatnie miłe. I czy to nie jest właśnie dubl? Nie. Bo tu Xiao Hao Mao jest inne, a tu jest takie Xiao Mao Hao. Ale drugi raz ta sama firma. Xiao Mao Hao, czy jak im tam leci. Super, wow. Jedyneczka, widzę jedyneczkę. Pod jedyneczką numer drobny klocek blocek. I kurde, to będzie czwarta paczka blocków. Gdzie w tych blocków mam tyle, ale będzie ich więcej. Czy to powtóreczka jest? Tak! Jest powtóreczka, moi drodzy. Będę miał więc dwa takie wozy strażackie. No harm done tak zwane. Każdy klot się liczy, moi drodzy. Każdy klot jest ważny. Mamy również... O, proszę! I to kilka fanartów. Wybacz, nie wiem, co z liścia, tak chwyciłem, bo jest ten. Kilka fanartów. Trump.
Ej, naprawdę całkiem ładne, serio, 13 lat, kurczę, widzę tutaj pewne rzeczy. Where's my money? W ogóle z tego można by zrobić kompilację, nie? Chyba, że to w ogóle będzie kompilacja teraz na to sekunda. Nie, WTF Klocz, trochę nie wyszło, ale w sumie o to chodziło. Nie, dlaczego? W sensie, no dobra, jak na 13 latka to tamte miałeś lepsze. Ale naprawdę, Where's my money? Pięknie odzorowany, kurczę, i co samo Trump. Dalej, nie naprawdę, takie obrazki oczywiście też doceniam mocno. Urodzinowy WTF Klocz. Pytania i wymagające odpowiedzi, oczywiście, bo PIWO będzie jutro. Chociaż to nie będzie już nazywał PIWO, bo YouTube strasznie blokuje tą nazwę. Zresztą tak jak WTF Klocz, ale o tym jutro. Troszkę stare WTF City widziane z wysoka, trochę wena siada. Ale nie, bardzo dobrze to zrobiłeś. Bardzo dobrze zrobiłeś, dokładnie tak wygląda WTF City widziane od góry. Stare WTF City, oczywiście nowe, cały czas się toczy, nowe cały czas się kręci, więc nadróbcie ten serial, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. A mogliście nie widzieć, bo tak w sumie się wyświetla średnio, nie wiem czemu. Dalej, widzę, ja już widzę przez opakowanie, że tutaj mamy po czwóreczką, ale przeczytam to, żeby nie było wątpliwości. Sasetki Kobi Miasto, no właśnie, Kobi Miasto, jest saszeta, będzie oczywiście otwarta od Adama, saszeta z Kobi Miasto, to wszystko będzie miało swój odcinek. To jest dziewiątka czy szóstka, a jest kropeczka, spójrzcie jaki profesjonalizm i ja czuję w końcu, jeju, ja już myślałem, że to będzie kolejny miesiąc, kiedy nic nie zjem, w końcu. Jest malinowo, a się trochę przecięło, tak jakby już miał gdzieś za sekundkę. Jest w końcu malinowo, no w końcu, kurde, nikt o jedzeniu nie pomyślał. A myślicie, że ja co, muszę jeść dużo słodyczy, żeby tej chińskiej bardziej wytrzymać. I jeszcze miśko, żelki, czas, to w ogóle za sekundę leci, nie? Tu mamy dziesiątkę. Dziesiątka to będzie coś, czego nikt by się na tym kanale nie spodziewał, plus kilka ciekawych, co? Czego mógł się... No proszę, moi drodzy, wszystko wykrakaliśmy się. Mówiłem o tym jakiś czas temu, spójrzcie, jest Lego. Mówiłem, że byłoby ciekawie, gdyby, kurczę, ktoś wysłał mi Lego na tym kanale i mamy to. Dość archiwalne, ale kurczę, doceniam w pełni. I patrz, Adam, mówiłem o tym jakiś czas temu, że byłby zabawny prank. A tu proszę, coś jeszcze mi wypadło z tej dziesiątki? Dodatek do 10, tam był mały dodatek. Mam nadzieję, że figurka przyda się do jakiegoś mocka czy coś. No zapewne, tak. Szóstka, że co to Lele ma brata? Lele ma brata, moi drodzy, Lele ma brata, to jest paczka numer 6. I no proszę, Lele Brother, serio, jest taka firma, Lele Brother, co? Serio, Lele ma brata, Lele Brother, moi drodzy. No wow, tego się nie spodziewałem. I czołg, Lele Brother ma brata, no kto by się spodziewał, moi drodzy. Paczka numer 2, czyli całkiem wysoki tytuł. Czyżby to był impostor? No to wiemy już się, czego tu można spodziewać. Kurczę, świetnie przygotować te paczki, naprawdę. Wow, LB. Jeszcze z takiego w Polsce bardzo chętnie bym takich Chińczyków wyhaczył. Impostory, super. LB już gorzej, jeżeli chodzi o firmę. Ale to na pewno gdzieś na priorytet poleci recenzowy, bo naprawdę, no, fajnie. Trójeczka. Slubański Kosmos. Sluban był ostatni recenzji. Kurczę, tamten większy zestaw nie wypadł źle. Więc cieszę się, że bardzo dostałem od ciebie paczkę Sluban Space, bo kurczę... Slubansy z figurkami wpadłem tak średnio, wczoraj się mi trochę, w sensie ten z ostatniego odcinka mi trochę jakby wyższył oceny Slubana, więc zobaczymy, może to być mocno decyzyjne, jeżeli chodzi o przyszłość Slubana na tym kanale, paczka, wybacz, rzucam tą już paczuchę na dół, zostały jeszcze dwa prezenty, a jest z nią 8 i 7, a moi drodzy, jedzonko dla piesków i 8 jedzonko dla ciebie? Okej, okay. Zamiast dla piesków. Super, nie ma ich, więc zjedzą jak wrócą. A 8 jest dla mnie. Okej, okay. Po prostu kolejny żarcik, tak? Nie, wiecie co, jak się jest biednym youtuberem, to się nigdy nie gardzi żadnym jedzeniem, moi drodzy. Mam na ogromną nadzieję, że paczka ci się spodoba.
Coś mi tam jeszcze nagle przerwało, nie wiedzieć czemu się nagrywa, ale spójrzcie tylko na to. Absolutnie tutaj dla mnie wygrywa oczywiście Adam, chociaż pamiętajcie, że wszystkie paczki są cudowne, ale słyszeliście mnie na filmie, mówiłem, że kurczę, coś nie ma jedzenia dla psów, coś nie ma Lego, w sensie, że byłoby to zaskoczenie. Patrzcie, jak Adam w ogóle jakby mnie znał po prostu. Czy Adam, ty nie masz jakiegoś podsłuchu u mnie w domu, kurczę? Spójrzcie, co tutaj się dzieje, ile ciekawych podróbek, ile, no alternatyw wyjątkowo mało, ale nie narzekam, bo podróbki to jest to, czego ostatnio porządnych podróbek jakby nie ma i fajnie, że tutaj pełno ich powpadało. Ileż tutaj jest tych paczek, no po prostu wow. No ja już się nie mogę czekać, aż to wszystko gdzieś tam pootwieram i naprawdę, no Rafał zresztą też świetnie, największa paczka od Rafała, każdy, czy Wojtek, no kurczę, super, świetne naprawdę. Paczuchy i jestem pod ogromnym wrażeniem tych urodzin, bo chyba na żadne urodziny jeszcze tylu paczek nie dostałem. Nie no, naprawdę moi drodzy, bardzo dziękuję każdemu z was osobna za te cudowne paczki, aż chcę się dla was dalej robić ten content i poświęcać i kurczę radioaktywować tym chińszczyzną, bo naprawdę świetnych mam fanów i wiem to na co dzień, ale w takie dni jak dzisiaj wiem to wyjątkowo dobrze. No to co moi drodzy, gdzie jest ten fanart, gdzie jest ten sam panem? Adam po raz kolejny przewidział przyszłość, po otwarciu paczek idę się teraz zająć tym. Moi drodzy, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez kolejny cudowny rok na tym kanale. Nie zapominajcie, że już jutro PIWO, czyli pytania i wymieniające odpowiedzi, a właściwie Q&A. Będę odpowiadał na te pytania. Bądźcie jutro i bądźcie w ogóle zawsze. Oglądajcie to, szukajcie fajnych alternatyw. Albo i nie szukajcie, właśnie dlatego tym bardziej mnie oglądajcie, żebyście wiedzieli, gdzie nie szukać dobrych, a słabych alternatyw. W ogóle oglądajcie mnie po prostu, zostawiajcie subskrypcje, dzwonki, co się tylko da. Wow, to w najbliższych miesiącach czeka nas w recenzjach, a w połączeniu z tym, że niedługo będę nad morzem, to już w ogóle szykuje się dobry zalew niezłego syfu. Ale i nie tylko, bo i zapewne dobrych klocków. Zobaczymy, okaże się. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną w tym jakże ważny dla WTF Kloca dzień, czyli jego czwarte urodziny. I mam nadzieję, że już wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Dlatego bądźcie, subskrybujcie, lajkujcie i skomentujcie. Życzcie mi proszę tu w komentarzach. Proszę, teraz wszyscy życzymy. Bye!